Tematem mojej pracy był inteligentny system pomiarowy stanu zdrowia strażaka działającego w strefach niebezpiecznych. Jeśli strażak w tym momencie się nie ruszy, to występuje alarm główny i informacja do tabletu, że taki strażak potrzebuje pomocy. Celem tego systemu miało być monitorowanie funkcji życiowych strażaka, jakim jest pomiar tętna. Dodatkowo miała być na bieżąco mierzona temperatura otoczenia, tak aby uchronić strażaka przed pułapką wodną. Dodatkowo posiadała podstawowe funkcje, tak jak wykrywanie bezruchu i informowanie sygnalizacją optyczno-akustyczną o tym fakcie. Innowacyjnym rozwiązaniem było przeprowadzenie badań pod kątem wykorzystywania łączności bezprzewodowej działającej w technologii siatki. Technologia bezprzewodowa okazała się skuteczna. Działa ona na takiej zasadzie, że koordynator, który jest dowódcą, posiada tablet, na którym są wyświetlane informacje o stanie zdrowia strażaka. Łączy się z tym strażakiem. W momencie, jak traci tą łączność, można wprowadzić kolejną rotę, która będzie transmitterem sygnału i w tym momencie dowódca ma cały czas tą łączność. Zostawaliśmy go na ćwiczeniach. Symulacja pożaru wewnętrznego budynku. Mieliśmy założone opaski, czujniki wszystkie i symulowaliśmy utratę strażaka jednego, który utracił przytomność i w tym momencie dowódca dostał alarm, ostrzeżenie, że jest problem z jednym strażakiem i przystąpiliśmy do ewakuacji i pomocy z koledze. Ułatwia pracę dowódcy zastępu, bo ma kontrolę nad strażakami, którzy działają w pożarze, widzi, czy potrzebują pomocy, czy pracują. To jest duże udogodnienie dla dowódcy. Nie? No moim zdaniem najbardziej innowacyjne to jest transmisja i połączenie pomiędzy czujnikiem, którym jest zawieszony na tym strażaku, a jego dowódcą, który jest poza oczywiście obiektem płonącym. I ta innowacja polega na tym, że w momencie, gdy straci się komunikacja pomiędzy tymi dwoma punktami, to jeżeli jest jakiś trzeci strażak, który ma podobne urządzenie założone na siebie, to komunikacja będzie od jednego strażaka do drugiego strażaka i od tego strażaka do dowódcy. Czyli jest to bardziej niezawodne rozwiązanie w porównaniu z jakimiś istniejącymi.